Jo, cześć, siemano, witam was już w drugim odcinku z Waterblocka. Właśnie za 3 sekundy, jak widzicie, startuje event napad. I co? No i lecimy. Trzymaj się. Oni perłami lecą! Ej, nie wpadłem na to od razu. Żeby szybciej to było. Kurde, domyślam się, gdzie oni lecą. Bo mam swoje takie ulubione miejsce, gdzie tam jest tego bardzo dużo. Skrzyneczek do zlutowania są. Booster pieniędzy, chlebek, netheryt. Dobra, co tutaj mamy? O, kluczyk! Te zombiaki, kurczę, trzeba powybijać. Jeszcze tu gdzieś była jedna skrzynka, z tego co pamiętam. Jest. Tutaj już nie było nic ciekawego, ale są odłamki złota. Dobra, muszę trochę powybijać tych zombiaków. Nie, 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 żeby one mi nie zbiły totemu. Kurde, one strasznie silne są. Ile one mają życia? W prawym widzę, dobra, git. Nie wiem, czy one coś dropią, czy mi się opłaca je w ogóle bić. Czy lepiej od razu spamić w skrzynki. Ile on ma jeszcze życia? 10. Dobra, ten padł. Kurczę, fajnie było, jakby one coś dropiły, ale nie mam zielonego pęcia, czy one coś dropią, czy nie. Mamy zlutowanych skrzynek, ja mam 3, nie wiem ile ludzie zlutowali. O, tu jest kolejna. Nie mogę, ktoś już ją otworzył. Kurczę, nie byłem pierwszy. Teraz nie wiadomo, w którą stronę powinienem iść, żeby wiedzieć, gdzie są zlutowane, a gdzie nie. Mam nadzieję, że tu, gdzie są otwarte drzwi, to nie znaczy, że ktoś tu był. Jest! Odłamki złota. A te czerwy mu się nie stakują, bo to są fejkowe. Idziemy gdzieś dalej, czy u góry będzie skrzynka? Oby była. Jak nie, to idę na zombiaki zaraz. To wybijać, chyba nie będzie. Coś czuję, że to fake. Ja się tu tyle wspinam, a tutaj nie będzie. No nie, pusto. No to już raczej nie znajdę skrzynki. To chyba idę na pilatów. Będzie najlepsze rozwiązanie. Chciałem odłamki złota nafarmić, aby ulepszyć moją wędkę i sprawdzić, czy dużo się to da, czy w ogóle się opłaca ją ulepszać. Wylam też, pokażę moją wyspę. To jest lutowana, to sprawdzałem od razu. Czyli niepotrzebnie całkowicie tutaj szedłem. A myśmy z tego statku nie przyszli czasem? O ja, to żem tam ciała. Ja poszedłem w całkiem złą stronę. Zobaczymy, czy tu ludzi było strasznie dużo. Tu ktoś był? Nie było nikogo, ale albo był i zostawił takie dziadostwo w skrzynce. O jest, dobra, jest wieczny płomień! Najlepsze, co może chyba wydropić w tej skrzynce. No i zupka, ale chyba nie po co zostawiam tutaj, bo mam full ekwipunek. A mogę chować nagrody, zapomniałem, to chowam trochę do Ender Chesta. Losowo totalnie rzeczy. Booster pieniędzy, to się przyda na pewno. Czyli jak tu nikogo nie było, to może coś jeszcze tutaj jest. Gdzieś ukryta skrzyneczka jakaś. Jest! Odłamek złota, miedź, no mam takie git. To odłamki złota zbieram, bo bardzo, no jak już mówiłem, bardzo ich potrzebuję na... Jak nie, to może pożyczę od kogoś z działki. Dobra, tutaj jest też taki statek. Czy to nie jest ten sam znowu, z którego my wyszliśmy? Nie ma szans, to musi być inny i tu musi być ta. Tamten pewnie też był inny i ja pomyślałem, że to ten, z którego myśmy przyszli. Tu na pewno jest też jakaś... Jest skrzyneczka! Co w niej mamy? 3 odłamki złota, dobra, bardzo dobrze. Wędki, ile ja potrzebuję na ulepszenie? 48, troszkę dużo, ale do nazbierania. Coś tutaj jeszcze jest? Niestety nie. No mam nadzieję, że jak na taki jeden duży statek, to będzie chociażby jeszcze jakaś skrzyneczka. Chociaż chyba nie, nie będzie, nie będzie. Będę biec już lutować co innego. Kurde, no za mało czasu, żeby się wspinać tam do góry. Niestety. Skrzynek? Może jest więcej skrzynek, ja o tym nie wiem. Zjemy filka. Za minutę respi się boss, także trzeba być już gotowym. No nie. Nie. Zabrał mi skrzynkę, 4 sekundy. Brakowało. Dziad jeden. Gdzieś dalej trzeba, skoro tu nikogo nie było w okolicy, to znaczy, że tam też nie było. Dobra, lecę pełną. Mam ich dużo i łatwo się je zbiera. Mam nadzieję, że to nie jest statek, z którego myśmy przyszli, tylko że to jest inny. I tam będzie skrzyk. Albo nie, duch kapitana respi się za 20 sekund. To ja już muszę się przygotować tam na wojnę. Trzeba szybciutko. Ej, bo emotki się da w ogóle na czacie. O kurczę, tu ma ktoś problemy, chyba trzeba mu pomóc. Pomożemy mu, co? Idziemy mu pomóc z nimi. Mam nadzieję, że on tutaj nie umrze. Nie, zjadł koksa, to będzie się trzymał raczej. Pomagamy mu. Ja, czy dropią z nich też te odłamki złota? Fajnie by było, jakby dropiły. Dobrze, ja się z nim nie mogę bić. Jest już boss, zapomniałem! Szybko, to tam? To nie tu. To tam. W tamtą stronę? Ale się zgubiłem, ale się zgubiłem. Totalnie źle, zgubiłem się. To jest tam, dobra, rzucam pełę, żeby być jak najszybciej. Wszyscy już tam biegną. Dobra, idziemy bić bossa, tutaj jest Lolson z mojej działeczki. I tutaj wspinamy go i obraliśmy taktykę taką, że on bije bossa, a ja biję tych wszystkich małych.
żeby on zdobył drugą szóstkę, bo z bossa, jak już widzieliście w poprzednim odcinku, dropi miecz sharpness 6 i można go zdobyć tylko właśnie stąd. Nie ma drugiego miejsca, z którego można go zdobyć. Ile boss jeszcze ma życia? 190. Dobra, niech Lawson go tutaj bije. Dobra, wydaje mi się, że to mamy raczej. Pokonał go, ma Lawson? No pewnie. Zadał mu zdecydowanie najwięcej damage'a. Ej, jak one dużo biją. Nie wyrobię od nich. Mam jeszcze 4 minuty na lutowanie, ale raczej po takim czasie to już wszystko jest zlutowane. A ich chyba się tutaj nie opłaca zabijać, bo nie dropi z nich odłamki złota, z tego co widzę. Pach, uwaga. Nie, nie dropi, nie dropi, niestety. Także lecimy gdzieś dalej. Może jeszcze mi się uda znaleźć jakiś domek. Jeszcze nie ma otwartych drzwi, może to coś da. O, to musi coś znaczyć. Jak wybiegł stąd zombie jeszcze cały, jest skrzyneczka i niezlutowana. Odłamek ametystu i nederyt. Może jest druga skrzynka u góry, bo tak lubią być pochowane w domkach. Jest! Dwa odłamki złota. Mam już 28. No jest gites. Tu już u góry niestety nie ma skrzynki, ale nie sądziłem, że jeszcze znajdę jakikolwiek domek niezlutowany po takim czasie. Zostały jeszcze 3 minuty napadu. O nie, to on mi zabierze je, bo muszę zjeść refila. Nie, nie dropią, nie dropią. Dobra, idziemy gdzieś dalej szukać nieotwartych drzwi. Ta zasada działa. Możecie też przyjąć tą zasadę i zawsze jak wchodzicie do budynku, to żebyście zostawiali otwarte drzwi, to wtedy będzie wiadomo, w którym budynku już ktoś był, a w którym nie. Bo chyba podstawowo są wszędzie zamknięte drzwi, tak mi się wydaje przynajmniej. No jak nie, to trudno. Tam są otwarte, no wszędzie są już otwarte, tam ja byłem przecież. Na tamten statek miałem iść, to zobaczymy, czy tam coś jeszcze będzie. Jo, jeszcze znalazłem kolejną skrzynkę niezlutowaną. Totalnie się nie spodziewałem, że będzie na tym statku. A wezmę te potki i bewsztyki. Schowam je do Ender Chesta. Już nie mam slotu, nie wiem po co ja te skórzane sety zbieram. Czyli na stateczkach też jest zazwyczaj po jednej skrzynce. Czy się upewnię, czy na pewno? Zgadza się, nie ma więcej. Ale dobra. No i teraz to już się podda, już na pewno nie znajdę więcej skrzyń. Zlutowałem aż 11 skrzyń. Pod koniec jest na czacie pokazana statystyka. Kto ile najwięcej zabił piratów, kto ile najwięcej skrzyn otworzył. Bardzo mnie ciekawi, ile ludzie pootwierali ich. Strasznie mnie to ciekawi. Została jeszcze minutka. Kolejny jodłomek złota zostawili. Wydaje mi się, że ktoś po prostu tego nie zauważył i to zostawił. Bo to już niemożliwe jest. Dobra, no i koniec napadu. Ja uważam napad za sukces i kto? Najwięcej skrzynek zlutowałem ja, 12, a piratów pokonał Maćko, 26. Dobra, czy dostałem jakiś kluczyk? Mamy skrzynię wody i zaraz zobaczę, czy jeszcze jakiś, dobra, wiem, opening. A to ten trzeba zdjąć. Kurczę, no tak bardzo nie chciał, żeby dropła, w sumie to nie wiem, najlepiej minion box. Dobra, zobaczymy, co dropnie. I... dziadostwo, niebieski robak, a nie mam jeszcze jakiejś skrzyneczki? Jest, skrzynia ziemi, ale to już taka najbardziej podstawowa skrzynia, z której najlepiej tak by klucz dropnął do lepszej skrzynki, ale wiadomo, jak dropnie to dziadostwo oczywiście. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie na moją wyspę, która prezentuje się tak. Mamy tutaj siatkę rybacką już na drugim poziomie. No i farmi kaski bardzo dużo tych węgorzy leci, widzę, że ktoś właśnie opróżniał. Tutaj mamy miniona oraz lekarza, który go leczy, no i on tak kopie i wyrzuca wszystko do tej skrzynki. No, bardzo dobrze one działają. Wspaniale kopią, po prostu bardzo się opłaca i można jeszcze ulepszyć za kasę. Ale na razie nie mamy tyle. No i co? To już na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siemano!